Witam wszystkich bardzo serdecznie w wyścigu. To Grand Prix Malezji, gdzie Fernando Alonso startuje z pole position. 9 startuje Jenson Button i 12 startuje Mateusz Sowa. Wracamy po wielkiej przerwie na mój kanał. Ja również liczę i za chwilę Charlie Whiting rozpocznie na tym zachmurzonym torze w Malezji wyścig Grand Prix. Malezji, ale mi to teraz wyszło. Dobra, start, tutaj się wciska, tutaj się próbuje wcisk Sutil. Trzeba uważać, bo będzie bardzo ciasno na tych pierwszych ślimakach. O, tutaj bardzo, bardzo zły wjazd Hamiltona. I walczymy wraz z Bottasem z prawej. Oj, lekki kontakt, tutaj może dojść do kontaktu z Hamiltonem. Ale udało się tutaj nie doprowadzić do żadnej większej kolizji. Czy mi się uda wyprzedzić Bottasa? Tutaj doszło do kontaktu z Nico Rosbergiem. Nie wiem, co ci kierowcy tak ciężko, wolno jadą. Jeżdżę na poziomie legenda, tak od razu powiem wam. O, tutaj się próbuje wcisk Lewis Hamilton i chyba mu wyjdzie ten manewr wyprzedzenia. Chociaż tutaj Mateusz Sowa się broni od zewnętrznej, bardzo piękny manewr obronny w wykonaniu Polaka. Massa wykorzystał tą sytuację i wyprzedził Hamiltona. Polak jest w bardzo złej sytuacji, ponieważ startuje on na zużytych, miękkich oponach. Niestety przejechanych trzy okrążenia podczas kwalifikacji. Kurde, popełnię błąd. I teraz tutaj Felipe Massa będzie atakować, czy mu się uda? Felipe Massa, Bottas, będą wszyscy mnie atakować, czy uda się im wyprzedzić? Bottas wyprzedził Felipe Massę. Piękna walka, tam już Hamilton wciska się Masie. Co tu się dzieje? Niesamowita walka na tej prostej. Polak będzie miał bardzo ciężki wyścig. Teraz znowu Bottas próbuje tutaj wyprzedzić od zewnętrznej Polaka. Już próbuje, już się zrównuje. Tam Hamilton z tyłu wyprzedza Masę. Dohamowanie do pierwszego zakrętu. Musi się uspokoić. Pierwsze parę zakrętów się musi uspokoić. Tutaj tarka złapała Polaka. Troszkę go wybiła z rytmu. Bottas. Hamilton poradził sobie z Felipe Massą. Rosberg niestety nam odjeżdża. Tracimy 4 sekundy. Niech się troszkę uspokoi. Ja wejdę w taki rytm, mam nadzieję, taki, chociaż będzie trudno. Chociaż tutaj już... Znaczy problemem u mnie, dla mnie jest tutaj ta 8-biegowa skrzynia biegów w tej grze. Tak zejdę z tematu teraz, bo... Mam... Kurde, dobra. Muszę się teraz tutaj... Chociaż teraz przyjechałem lepiej niż wcześniej. Niż okrążenie wcześniej, chociaż Bottas będzie mógł mnie tu spróbować atakować. Chociaż odjeżdżam Bottasowi. Kurde, ta stawka z przodu odjechała, no w pizu daleko. DRS załączony, więc teraz będzie jeszcze trudniej nam się bronić. A tam widzę, że Massa atakuje Hamiltona. W stawce nadal mamy 22 kierowców. Rosberg trzeci, czwarty Sowa, Bottas piąty. Szósty dalej jest Lewis Hamilton, siódmy Felipe Massa. Prowadzę cały ten peleton. O, Bottas tutaj próbuje się wciskać. Musimy się bronić. Bottas, Massa, Hamilton, cała ten peleton za nami. Próbuje na stazę przejść tutaj Bottas. Czy mu się uda?
widzimy, że McLaren nie jest najszybszym bolidem. Mimo to, że wykorzystuje silniki Mercedesa, niestety nie dorównuje tym bolidom w dziale aerodynamicznym. I cały ten peleton prowadzimy, więc ta stawka z tyłu w ogóle się nie rozjeżdża. Ona cały czas jest w grupie, więc w każdej chwili może się stać coś niepokojącego. Teraz Bottas wykorzystuje system DRS. Polak tutaj pilnuje wewnętrznej, czy mu się uda. Bottas, Hamilton zjeżdżają na zewnętrzną. Przepraszam, na odwrót. Udało się Bottasowi. Czy Polak się tutaj wybroni? Massa, Hamilton próbuje również tutaj atakować Polaka. Mamy DRS. Hamilton, Massa, co tam z tyłu się dzieje? Niesamowite. Red Bull chyba jeden próbuje się wcisnąć tam Hamiltonowi. Niesamowita walka tam z tyłu się dzieje. Bottas, Massa. Ja już nie wiem, co w ogóle mówię. Brakowało mi tego. Mimo to, że jadę mozolnie, przede mną się nic nie dzieje, to walka z tyłu przepiękna, przepiękna walka. Spójrzcie, jak nam odjechali ci kierowcy z przodu. Jeszcze dwa okrążenia i będziemy zjeżdżać do pit stopu. Uślizg, to nie osi. Chociaż stawka się już lekko rozjechała. Ci najsłabsi już nie dorównują temu tempowi. Oj, tutaj błąd Polaka. Duży błąd. Tutaj Massa już za mną jest. Czyli w całym tym zamieszaniu chyba najwięcej stracił Bottas. Nie. Jest Bottas za Massą. A za Massą jest Red Bull. Znaczy za Bottasem jest Red Bull. Kurde, pierdzieli mi się to wszystko. Tyle emocji. O! Tutaj błąd Polaka. Kolejny błąd Polaka. To może spowodować, że Massa go teraz wyprzedzi. Tutaj próbuje się wciskać, ale to jest bardzo szybki zakręt. Tutaj się mieści tylko jeden kierowca. Bottas wyprzedził Massę. Niesamowita walka tych kierowców. Bratobójczy pojedynek Williamsów. Czy coś wam to przypomina? Rok 2014. Teraz tutaj próbuje Bottas wyprzedzić mnie za pomocą systemu DRS. Czy mu się uda? Polak tutaj go troszkę spycha na bandę, ale udało się Bottasowi. Czy Polak obroni się przed Bottasem? Do hamowania, do ostatniego zakrętu. I teraz powinien Polak mieć DRS. Ale Bottas odjeżdża. Piekielnie szybko odjeżdża. Vettel. Już Vettel kryje się za nami. Tutaj Vettel. Massa walczą z Vettelem. Niestety straciliśmy tam. Chyba Vettel stracił pachołek. Walczy z Massą. Massa tutaj próbuje mu się dobrać do skóry. Niech tam walczą. Ktoś zjechał do pit stopów. Dobra, nie, zrobimy inaczej. Zostawimy sobie paliwo. Zostawimy sobie paliwo na drugi stint. Oj, tam ktoś jest, czerwone Ferrari. Co to tam stoi? Coś jechało z przodu, nie wiem co. Czyżby jakieś problemy jakiegoś Ferrari? Wiem, że z pole position wyruszał Fernando Alonso i by tak nagle tu tyle stracił. Bottas czwarty, piąty Sowa, szósty Vettel, siódmy Massa. Przyblokowana opona tutaj, przednia prawa. Kurde, jeszcze moja skrzynia biegów zajebisto się zepsuła. Podwójnie biegi mi wciepała. No i tutaj tracimy, dużo tracimy. Vettel wciska się od zewnętrznej, czy mu się uda? Niestety lepszym stanie opony. Ja muszę już troszkę zwalniać. Tutaj Vettela troszkę wyniosę na zewnątrz. Zamieszanie, Massa, tam dużo się dzieje. Massa, Hamilton, Vettel, Toro Rosso tam jeszcze jest. Co tu się dzieje? To wszystko spowodowane tym, że niestety ja kiepsko jadę. Polak kiepsko jedzie, ale co ma zrobić? Po prostu taki ma bolid. Opony mu nie trzymią. Opony w ogóle wykończy przez cały sesję kwalifikacyjną. Oj, kurde, teraz trzeba się pilnować, bo za nami jest Lewis Hamilton. A ten skurczybek nie popuści. Jest tu dwóch kierowców nadal na torze. Nic się ciekawego nie stało. O! Jak ja się mam tu bronić przed nimi?
Oj, błąd Polaka. Kolejny błąd za szeroko. Tutaj teraz Lewis Hamilton próbuje się będzie wciskał. Massa, jednak Massa wykorzystuje błąd, zawahanie Lewisa Hamiltona i Massa go wyprzedził. Wiem, zjadę. Opony główne. Czy ktoś jeszcze będzie zjeżdżał, czy tylko Polak będzie zjeżdżał na tym okrążeniu? Trzeba się bronić, trzeba wjechać przed Massą do tego pistoletu, bo jeżeli nie wjedziemy przed Massą, to Massa wejdzie przed nami. Massa w bok z Massą. Lewis Hamilton tam piękne przyspieszenie. Nie wiadomo, czy Massa w ogóle będzie zjeżdżał, czy Polak trafi do boksu, bo ten boks tutaj jest dosyć trudny. Massa zjechał do boksu, zjechał również chyba Lewis Hamilton. Zjechało dużo kierowców do boksów. O! Co tu się dzieje? W ogóle moje zdania w ogóle nie są się kupy dupy, więc wybaczcie mi tego. Ale trudno się komentuje i jedzie. Dobra, czy wyjedziemy przed tymi kierowcami z tyłu? Puszczać mnie! No way! Genialnie! Spierdzieliliście sprawę, mechanicy. Dobra, trzeba ich wyprzedzać. Mieszanka 3. Maldonado będzie teraz pierwszy na ataku. Czy się uda? Jednak nie, jest Polak za daleko, żeby atakować pastora Maldonado. Widać, że tutaj, jeżeli chodzi o Lotusa, to McLaren ma przewagę nad nim. Tam widzę walka Hamiltona z Red Bullem. Bok w bok. Dużo straciłem teraz. Jakieś problemy chyba Hamiltona. Oj, kontakt. Przepraszam bardzo, Maldonado. Jedziesz, mój McLarenku piękny. Dużo kierowców w stopach teraz jest. I się to ustabilizuje. Bo naprawdę zrobiło się duże zamieszanie z powodu tego. Z powodu tego pit stopu. Niestety dużo straciliśmy teraz. Tutaj jeszcze próbujemy wyprzedzić rzek Erik Wern. Marusia nawet jest przed nami. No jakim cudem? Ale jest nadzieja, że przynajmniej ta Marusia przyblokuje Hamiltona. Chociaż Hamilton teraz próbuje tutaj od wewnętrznej. Polak teraz będzie atakować pastora Maldonado! Aj, ściął. Musi oddać pozycję. Niestety nie może tej pozycji zyskać. Ja wiem, że nos blokuje. Blokuje nos nawet Marusia, kolego. I Hamilton poradził sobie z Gilles Bianchi, a my poradzimy sobie z pastorem Maldonado w pięknej walce. Teraz czy Bianchi, teraz trzeba Bianchiego i gonić Hamiltona. Bo jak Hamilton rozwinie skrzydła, to już będzie po nas. I tutaj będzie atak, czy się uda Polakowi, udało się Polakowi. Uda się również pastorowi Maldonaldowi. Tak jest. Tam ktoś zjeżdża do boksu. Mamy 13. pozycję. W
Mój silnik ładnie się składa. Jesteśmy już na 12 pozycji, z tego co mi się wydaje, bo ktoś tam był w boksach, tak? Tak. Chyba ktoś przyszedł, nie? Czy mi się zdaje? Tam walka z przodu się dzieje. I to jest na naszą korzyść. Bo gonimy, gonimy. Wraz z Lewisem Hamiltonem. Właśnie Hamilton ma lepsze tempo. A tam paliwo, gdzie mi pierdzieli z głupoty. Hamilton już odchodzi do tej grupki. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Trzeba to kontrolować, bo w każdej chwili tutaj może się coś zdarzyć niebezpiecznego. No wiem, że to jest Hamilton. A przed Hamiltonem jest Jenson Button. A Button tutaj próbował. I teraz Mateusowa i wyprzedza dwóch na jednym zakręcie, chociaż popełnia błąd. Popełnia błąd, bardzo błąd, bardzo taki niebezpieczny błąd. I wszystko poszło na marne. I na nowo. Co oni tak wolno jadą? Czemu Hamilton zjał do boksu? Co się stało? Co się dzieje? W ogóle ten wyścig jest jakiś szalony. Ale bardzo wiele emocji. Silnik mi się dać. Nie, to nie Hamilton jest. Coś tam działo do boksu. Muszę teraz Pereza wyprzedzić. Może mi się uda. Jestem bardzo blisko tyłu Pereza. Dojeżdżam, dojeżdżam. Będzie atak, będzie atak. Chociaż nie. Zablokuje tutaj mnie. Chociaż tutaj bardzo szeroko Perez. O zewnętrznej. Czy się uda? Uda się. Bardzo ładnie. Tak byłbym jeszcze wyżej, gdyby nie mój błąd na Blue Lagoon. O, paliwa nie mam. O, tutaj bardzo, bardzo szeroko. Trzeba oszczędzać paliwo. Jeden kierowca nie dojechał, jakaś awaria. Rosberg na szybsze okrążenie. Może uda się jeszcze coś tam nadgonić, że oni tam będą walczyć, a widzę, że walczą. To jest szansa, że jeszcze dojedziemy. Chociaż Hamilton, chyba udało się Hamiltonowi przedzić Jensona Buttona. Chociaż ja pilnuje z przodu, a nie pilnuje tyłu i Wernie tak próbuje dogonić. Tego nie zauważyłem. Proszę bardzo, Hamilton już wyprzedził Wernia. Kwiata, przepraszam. Przynajmniej jakieś punkty. Ale by się troszkę uspokoił i to mnie cieszy. Mogę się skupić teraz na jaździe. Teraz Werta próbuje od wewnętrznej się wciść, ale nie ma tutaj miejsca. I Hulkenberg wykorzystuje jego błąd. Trzeba się pilnować. Teraz będzie wyścig. Aj, błąd. Bardzo wielki błąd Polaka. Musi teraz szybko próbować się odegrać na Hulkenbergu.
Teraz próbujemy szeroko tutaj, już mi się trzymie na tyle. Włączamy DRS i Polak zaraz będzie próbował wyprzedzać Hülkenberga, powinno mu się udać. Ładnie, ładnie, ładnie. Tylko bardzo szeroko. Temperatura toru prawdopodobnie spada. Ogólnie dzisiaj na torze bardzo niska temperatura jak na warunki Malezji. Nie wiem, czy mi się uda dogonić jeszcze Kwiata. 3-1. Oj, tutaj zaś szeroko Polak pojechał. Dużo błędów w wykonaniu Polaka. Zobaczymy po tym sektorze, ile traci do Kwiata. Trzy. Dobra, ale troszkę uciekliśmy właśnie Hülkenbergowi. Dwa okrążenia. Będzie trudno mi dogonić Fiata. Ja teraz muszę się bronić przed Hülkenbergiem, bo on ma teraz system DRS. Dobra, zjadę sobie na wewnętrzną. Tutaj może być teraz bardzo szeroko. Ale udało mi się przynajmniej obronić przed Hülkenbergiem. Tutaj kolejny błąd Polaka. Bardzo, bardzo dużo błędów w wykonaniu Polaka. Hülkenberg tata się spróbuje wciskać od zewnętrznej. Niestety muszę załączyć mieszankę numer 1, bo nie mam paliwa. I teraz się tylko bronić przed tymi kierowcami. Oj, ja cię. Czyżby Polak popełnił kolejny wielki, karygodny błąd? Kolejny błąd Polaka. Opony już chyba też nie trzymią. I niestety, ale go Hülkenberg wyprzedził. I kolejny błąd Polaka. Co się dzieje? Polak spada na kolejne pozycje. Ostatnie okrążenie rozpoczynamy na torze Grand Prix Malezji. Dobra, powinien się obronić przed Werniem. Tylko czy mi styknie paliwa? Bardzo szeroko tutaj Polak. Niestety Jenson Button jest na pozycji 10. Jest przed nami. Teraz Wernias troszkę dojedzie. Polak bardzo dużo traci w tym drugim sektorze. Nie może teraz popełnić tego samego błędu co wcześniej. Wyścig wygrał Nico Rosberg. Gratulujemy bardzo. Liczmy nadzieję, że ktoś będzie miał jeszcze jakieś kary. Bo tam naprawdę dużo się działo. Dużo się działo, było dużo kontaktów. Jakieś kary czasowe może.
No, teraz pytanie tylko, czy jest optimum, więc Polak powinien dojechać do mety spokojnie. Teraz tylko musi się bronić przed Wernim, który będzie miał jeszcze system DRS. Będzie atakował. Tak, nie, teraz nie, ale jeszcze ma jedną strefę DRS i może mieć jeszcze nadzieję, chociaż jest za daleko, jest za daleko. Niestety, dopiero 12 pozycja Polaka. Duże zamieszanie w garażach, w pitstopach, co spowodowało, że dopiero... O, Jenson Button 9. Chociaż moglibyśmy być na wyższej pozycji, gdyby nie błędy, które Polak popełniał. Sergio Perez nie dojechał, jakaś awaria w Force Indy. Czyli zaczęliśmy na 12 i zakończyliśmy na 12. Niestety, szkoda. Więc wygrał Nico Rosberg, drugi Daniel Ricciardo, trzeci Fernando Alonso, czwarty Valtteri Bottas, piąty Kimi Raikkonen, szósty Sebastian Vettel, siódmy Felipe Massa, ósmy Lewis Hamilton, dziewiąty Jenson Button, dziesiąty Daniel Kwiat, jedenasty Nico Hulkenberg, dwunasty Mateusz Sova, trzynasty Jacques-Éric Vergne, czternasty Adrian Sutil, piętnasty Pastor Maldonado, szesnasty Esteban Gutierrez, siedemnasty Kamui Kobayashi, osiemnasty Romain Grosjean, dziewiętnasty Max Chilton, dwudziesty Marcus Ericsson, 21 Gilles Bianchi i 22 Sergio Perez. Tak wygląda ta wyniki tego wyścigu. Mam nadzieję, że do kolejnych wyścigów uda mi się to ogarnąć. W sensie, że komentować i nagrywać wszystko naraz. Liderem na razie jest Nico Rosberg. My jesteśmy dopiero na 8 pozycji. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało do końca sezonu, a do końca sezonu jeszcze sporo wyścigów. Ja się będę już z Wami żegnał, zapraszam Was do komentowania, lajkowania. Czym więcej lajków, tym lepiej, tym pojawi się prędzej kolejny odcinek z tej serii. Czym więcej wyświetleń, tym również zapraszam już do komentowania. Zapraszam na mój fanpage, tam będziecie dostawać informacje na temat mojego kanału, na tego, co się będzie działo, co się kiedy pojawi itd., itd. Już kolejny wyścig w Chinach. Tam będzie również, mam nadzieję, ciekawie. Ale kolejny tor, który nie przypasuje McLarenowi. Do zobaczenia, papa. Cześć.